Dzień dobry Państwu. Witamy na seminarium Co się liczy i czy można to obliczyć? Jest to kolejne z cyklu seminarium organizowane przez Forum Darczyńców we współpracy z Polską z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spotkanie z cyklu doskonalenia praktyk gospodarczych. Dzisiaj o kulturze. Ja nazywam się Agnieszka Sawczuk, jestem członkiem zarządu Forum Darczyńców. Witam przede wszystkim członków Forum Darczyńców, bo to z inspiracji, inicjatywy to spotkanie doszło do skutku. Nasze seminaria cieszą się coraz większym zainteresowaniem, tak ze strony instytucji grantodawczych, co w pewnym sensie wydaje się oczywiste, ale również instytucji publicznych, tak polskich, jak i zagranicznych, które realizują zadania w obszarze działalności organizacji społecznych. I tym samym chciałam powitać przedstawicieli tych instytucji. Ambasady Francji w Polsce, ambasady Niemiec, Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także reprezentanta Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że to, że te nasze seminaria mają coraz większą atencję, z drugiej strony mnie nie dziwi, bo jak patrzę na program i na listę zaproszonych gości, to rzeczywiście widać, że nasi goście reprezentują i różne instytucje, i różne punkty widzenia. Tych gości przedstawimy Państwu nieco później, ale już teraz ich serdecznie witam i pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to będzie naprawdę fajne spotkanie o kulturze. Wśród członków Forum Darczyńców bardzo często pojawia się temat dobrych praktyk grantodawczych. Z jednej strony to nas oczywiście cieszy, ponieważ Forum Darczyńców istnieje właśnie po to, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze jak efektywnie pomagać, w jaki sposób prowadzić działalność społeczną, aby ona miała sens. Z drugiej strony to również pokazuje, jak wielkim wyzwaniem jest dobre grantodawstwo, ocena tej inwestycji społecznej, wybór właściwych mierników i wskaźników, które też zmieniają się w czasie, ponieważ warunki zewnętrzne się zmieniają i my mamy nadzieję, że jesteśmy również częścią tej zmiany. Dzisiaj o zmianach w kulturze. Czym zmiana w kulturze jest? I czy w jaki sposób nasza świadomość kultury również się zmienia? Czy w jakiejś mierze idziemy do przodu, czy jednak robimy kierunek odwrotny, czyli robimy zwrot w drugą stronę, w jaki sposób się cofamy? Czy to jest właściwy kierunek i czy w ogóle możemy mówić o właściwym kierunku w dzisiejszych czasach? O tym wszystkim dzisiaj. Postaramy się na te pytania wszystkie Państwu odpowiedzieć, ale zanim porozmawiamy o zmianach w kulturze, porozmawiamy najpierw o tym, czym ta kultura jest. Ponieważ kultura jest ten niezwykle bogaty obszar ludzkiej aktywności. I o tym, czym kultura jest, a czym ona bywa, o to za moment poproszę naszego pierwszego gościa, panią Joannę Orlik z Małopolskiego Instytutu Kultury. Ale wcześniej, zanim to uczynimy, poproszę pana Korneliusa Ochmana, który reprezentuje instytucję, która nam ciągle towarzyszy, za co dziękujemy, w organizowaniu tych spotkań i dla nas, i dla Państwa. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym również powitać tutaj Państwa u nas w imieniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i chciałbym powiedzieć, że ta dzisiejsza konferencja jest tutaj najlepszym przykładem, jak współpraca polsko-niemiecka się rozwija, jak się rozwijała w ostatnich latach. Jest to dla nas wielka przyjemność tutaj, że możemy razem z Forum Darczyńców organizować takie imprezy i dyskutować z Państwem na ten temat, jak może się rozwijać współpraca również w dziedzinie kultury, dlatego że Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która od 20 kilku lat tą współpracę popiera, jest jedną z instytucji, która w dziedzinie kultury odgrywa coraz ważniejszą rolę, ale to już powiem Państwu
na kilka minut, jak będę miał możliwość tutaj wystąpienia. Z mojej strony jest to pierwsza impreza, gdzie tutaj mogę działalność mojego poprzednika, pana doktora Lempa, dalej rozwijać i chciałbym zapewnić Państwa, że to, co on w ciągu 9-letniej działalności tutaj w Fundacji w dziedzinie kultury stworzył, będzie przez Fundację kontynuowane, a ja jako jego następca jestem zaszczycony tym, że mogę tutaj z Państwem również na ten temat dyskutować. Także dziękuję bardzo, życzę ciekawych obrad i z mojej strony będę starał się również przyczynić do tego, abyśmy na temat kultury mogli tutaj dalej dyskutować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marta Białek-Graczyk i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Na co dzień pracuję w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych E.ON i myślę, że zostałam zaproszona w takiej roli także z tego powodu, że pełnię często funkcję grantobiorcy i tego, kto poszukuje kontaktów z darczyńcami, ale moja organizacja też czasem bywa grantodawcą, więc tym bardziej jestem ciekawa, w jaką stronę pójdzie ta nasza dzisiejsza dyskusja i do jakich wniosków dojdziemy. Powiem krótko, jak to zorganizowaliśmy. Za chwilę poprosimy pierwszego gościa, Joanna Orlika, o słowo wstępu. Następnie nasi goście, których Państwo już znają z programu, a chwilowo tutaj skromnie siedzą wśród nas, będą krótko prezentowali swoje instytucje, tak żebyśmy ich lepiej poznali, ale przede wszystkim odpowiedzą na parę pytań, które wspólnie z organizatorami postanowiliśmy zadać, bo uważamy je za szczególnie ważne do rozpoczęcia naszej refleksji. Później zaprosimy Państwa na przerwę. Ta przerwa pomyślana jest nie jako tylko taki krótki moment na zregenerowanie sił, ale też jako czas na to, żebyście Państwo mogli nawiązać nowe kontakty, żebyście ze sobą mogli porozmawiać. I później zaprosimy do dyskusji. Mam nadzieję, że będziecie Państwo aktywnymi jej współuczestnikami i że zmierzymy się z hasłem tego dzisiejszego spotkania, czyli czy tak jest, że wszystko, co się liczy, na pewno to tylko to, co można obliczyć, jak to powiedział Albert Einstein zresztą, człowiek ze świata nauki, ale myślę, że to dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy. Chciałam zaprosić Joannę Orlik. Joanna jest dyrektorką Małopolskiego Instytutu Kultury, związana z tą instytucją już od 12 lat. Jest założycielką i redaktorką czasopisma Autoportret, czasopisma o dobrej przestrzeni. Joanna jest z wykształcenia polonistką, jest inicjatorką wielu grup działających na rzecz kultury, m.in. Forum Kraków, takiej grupy zrzeszającej animatorów kultury, instytucje kultury, krakowskich obywateli kultury również. A ponieważ każdemu z gości naszych dzisiejszych zadałam też pytanie o to, czym zajmują się w czasie wolnym, to okazuje się, że Joanna tańczy taniec pięciu rytmów, który jest połączeniem medytacji i pogo. I z taką intrygującą wiadomością tutaj Państwa zostawiam, a Joannę poproszę o to, żeby zaprosiła nas do refleksji na temat tego, czy inwestycja w kulturę to tylko sztuka ze sztuki. Przedstawiona zostałam, nazywam się Joanna Orlik i czuję się zaszczycona tym, co mam dzisiaj do Państwa powiedzieć, ponieważ w zasadzie chyba powinno to być coś w rodzaju wyznania, dlaczego wierzę w finansowanie kultury. I to jest trudne pytanie. I też pytanie, które zmusiło mnie do namysłu i do tego, jak szybko w ciągu parunastu minut nie tylko przekonać Państwa do tego, że ja wierzę w finansowanie kultury, ale też wszystkich Państwa przekonać do tego, że z sensem i jest to wartościowe, że tutaj dzisiaj jesteśmy, że o kulturze rozmawiamy i że robimy to, co robimy i co chcielibyśmy robić. To, co mam do powiedzenia, podzieliłam sobie na takie trzy główne myśli. Pierwsza myśl, sztuka dla sztuki, z mocnym znakiem zapytania, bo głównie chciałam mówić o niebezpieczeństwie, jakie widzę w tym sformułowaniu. Druga myśl, to jest słowo darczyńca. Co ono dla mnie oznacza, co ono może oznaczać i w jaki sposób darczyńca zmienia świat.
I wreszcie błyskawicznie dojdziemy, mam nadzieję, do takiego, do odpowiedzi na pytanie, w jakim świecie chcielibyśmy żyć. Sztuka dla sztuki. Niebezpieczeństwo sformułowania sztuka dla sztuki. Idea sztuki dla sztuki, tego sformułowania była szczytna. Moderniści uznali, że sztuka, kultura jest wartością tak niezwykłą i tak istotną i wymagającą takich rewerencji, że uznali, że niczemu innemu poza sztuką samą w sobie ona nie może służyć, że kultura istnieje tylko jako wartość nadzwyczajna. Ale tutaj pojawia się coś, co moim zdaniem może być zgubne i determinujące jakby postrzeganie sztuki jako czegoś, co żyje poza nami, albo co w ogóle nie żyje, z czym my jako ludzie tutaj, dzisiaj, być może w ogóle nie mamy wspólnego, być może nic nie mamy wspólnego. Sztuka dla sztuki, czyli coś, co mnie nie obchodzi, co jest mi obce, z czym nie mam kontaktu, z czym nie potrafię na co dzień funkcjonować albo nie mam potrzeby, żeby na co dzień funkcjonować. To sformułowanie być może podświadomie funkcjonuje w naszych głowach, bo ono jest powszechne, używamy go na co dzień. O tym niebezpieczeństwie być może już nie myślimy, dlatego chciałam dzisiaj o tym mówić, żeby je nieco przełamać. Jak wyobrażam sobie sztukę? Sztuka jest dla mnie istotna wtedy, kiedy mnie porusza, kiedy coś do mnie mówi, kiedy ją rozumiem, kiedy stanowi dla mnie wartość, kiedy rozumiem, w jaki sposób to, co autor, czy mistrz, czy człowiek, który stoi po drugiej stronie, mi komunikuje, kiedy mam narzędzia do przeczytania tego komunikatu. Kiedy ją odrzucam, kiedy ją podziwiam, kiedy mnie obraża, kiedy mnie zachwyca, kiedy sprawia, że czuję się uniesiona do góry i chcę zrobić coś nowego w świecie. A zatem nie interesuje mnie sztuka dla sztuki, interesuje mnie sztuka dla mnie. Jak w tym widzę rolę darczyńcy? Kim jest darczyńca? Darczyńca, słowo, w którym zakorzenione są, czy znajdują się dwa inne słowa. Słowo dar i słowo czyn. Czyn, a zatem kształtowanie rzeczywistości, przeobrażanie jej, zmienianie jej, wpływanie na nią, sprawianie, że wychodzimy z punktu A, przechodzimy do punktu B i jesteśmy w innym świecie. Aktywne przeobrażanie świata, w którym jesteśmy, to jest czyn, to jest zmiana. A słowo dar to jest relacja. Ja jestem tutaj, mam coś, to coś należy do mnie, widzę jakiś powód, żeby się tym podzielić. Być może mam coś, co chciałabym, żeby ktoś inny też miał. Być może chcę stworzyć jakąś wspólną relację. Być może pomiędzy mną albo grupą, którą reprezentuję i grupą, której chcę przekazać ten dar, może się wydarzyć coś wielkiego, coś ciekawego, coś ważnego, coś, co ich wzbogaci, czy go wzbogaci, czy cię wzbogaci i mnie wzbogaci. To jest relacja daru, przekazywania daru. Bardzo często dar istnieją, to pewnie Państwo znają ten przykład Malinowskiego, że dar bywa też przekazywany, że to jest cały rytuał przekazywania darów, tak? Bo dar jako taki buduje coś pomiędzy ludźmi. A więc darczyńca to ten, co przekazuje coś dobrego. I teraz, kiedy myślę o tych pierwszych obszarach daru, które przychodzą mi do głowy, to to są te dary przekazywane najbardziej potrzebującym. Dzieci, które wymagają opieki, chorzy, którzy są pozostawieni samym sobie, zwierzęta, które zostały wyrzucone z domu. To są te potrzeby szybkiego reagowania, ten krótki dystans, to, co jako pierwsze przychodzi nam do głowy, co krzyczy, woła o pomoc, co w pewnym sensie krwawi, co bardzo wyraźnie komunikuje, dzieje mi się krzywda, jest źle. Ale to jest krótki dystans. Jeżeli cofnę się o krok wstecz, to zobaczę, że te wszystkie bolączki, one wynikają z konkretnych uwarunkowań. I być może, a ja jestem o tym przekonania, te konkretne uwarunkowania wynikają z pewnego systemu społecznego, w którym funkcjonujemy. I kultura może ten system zmieniać. A zmieniając ten system, może sprawiać, że te bolączki też będą pomniejszone. Więc być może darczyńca ma do przekazania o wiele większy dar
niż tylko łagodzenie tych bolących miejsc. Być może darczyńca, patrząc szerzej i widząc szerzej, może wpływać na struktury, w których funkcjonuje społeczeństwo. To jest, w moim przekonaniu, pole dla kultury i zadanie dla kultury, dla projektów animacyjnych, dla projektów edukacyjnych, dla projektów artystycznych, dla wszystkich tych projektów, które tworzą zasady funkcjonowania. O tym, że one mogą być złe albo dobre i że interesują nas dobre, będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to nie jest tak, że kultura jest panaceum na wszelkie zło. Tak jak w każdym aspekcie rzeczywistości możemy mówić o dobrych przykładach i o złych przykładach, natomiast samo to, żeby zobaczyć w kulturze ten potencjał gigantycznej przemiany społecznej, to jest wyzwanie dla nas dzisiaj, tutaj i w ogóle. I wreszcie, w jakim świecie chcielibyśmy żyć? W Polsce mamy od paru tygodni coś, co zostało określone jako panika moralna związana z Trynkiewiczem i z historią jego czterech zabójstw i z tym faktem, że on teraz został uwolniony. Ja nie chcę, żeby to był najważniejszy komunikat, z którym rzeczywistość do mnie wychodzi co dnia. Ja nie uważam, żeby to był temat, którym powinnam się codziennie zajmować i nie chcę, żeby komentatorzy, publicyści, osoby, które znają się na wielu różnych tematach, zajmowały się w pierwszej linii tą właśnie sprawą. Interesuje mnie świat, w którym potrafimy razem śpiewać, piec, ćwiczyć, grać w badmintona, opowiadać sobie historię, znosić toasty, szyć sukienki, kochać się, być ze sobą i umieć korzystać z tej ferii możliwości, z tego ogromu potencjałów, znając języki, którymi sztuka, kultura się ze sobą i w obrębie czego się komunikuje. Chciałabym, żebyśmy byli ludźmi, którzy umieją czytać rzeczywistość, którzy rozumieją różne komunikaty, które do nas przychodzą, żebyśmy podchodzili do nich krytycznie, żebyśmy mieli własne zdanie na ten temat i żebyśmy potrafili budować świat taki, jaki nas interesuje. Do tego potrzebna nam jest kultura. Być może niektórzy z Państwa znają takiego amerykańskiego psychologa, który stworzył kategorię przepływu. On się nazywa Michał Csikszentmihalyi. Ta kategoria przepływu objaśnia sytuację, w której człowiek czuje się szczęśliwy. Ta kategoria przepływu obejmuje wszystkie te sytuacje, w której jesteśmy skoncentrowani na tym, co robimy, kiedy umiemy to robić, albo widzimy, że jesteśmy w stanie się nauczyć, czyli to nie stoi poza naszymi możliwościami, i kiedy robimy to z pasją. Wszystkie sytuacje, kiedy funkcjonujemy z pasją, kiedy działamy z pasją, kiedy robimy coś z pasją, podnoszą nas do góry. Proszę sobie przypomnieć dowolną, w jakiej Państwo uczestniczyli, kiedy czuli Państwo, że coś Państwa niesie do góry. To jest przepływ, to jest ta fala, która nas niesie. Życzę Państwu, żebyśmy byli na fali, żeby wszystko to, co robimy, nas niosło i jeszcze życzę Państwu udanych walentynek. Dziękujemy Joannie za wprowadzenie nas w walentynkowy nastrój wokół, myślę, miłości do kultury, a może też co najmniej ciepłych relacji, które mogą się rodzić między ludźmi kultury i światem kultury, a światem darczyńców, bo temu też będzie poświęcone nasze spotkanie. Chciałam zaprosić naszego pierwszego z naszych dzisiejszych gości, pana Christophera Kreimsa, przedstawiciela generalnego ENAFAND z Francji. Pan Christopher z wykształcenia jest nauczycielem, brytyjskim nauczycielem, ale od 35 lat we Francji, gdzie przeszedł przez różne działania związane ze światem kultury. Był szefem przestrzeni wystawienniczych, centrów kultury, teatrów,
produkował filmy edukacyjne i dokumenty. Od 2011 roku został doradcą prezesa firmy Solines, który jednocześnie jest prezesem fundacji Emma Fund i temu poświęcał swoje działania, a od zeszłego roku szczególnie angażuje się w działania wokół współtworzenia nowej przestrzeni działań kulturalnych w Paryżu, czyli Centrum Płotr. Pana Christophera prosiliśmy o refleksję nad tym, jak sztuka i biznes mają się do zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy. O nie, nie powiedziałam, co robi pan Christopher w wolnym czasie. Pan Christopher w wolnym czasie żegluje. To jest jego pasja, ale co ważne, żegluje samotnie. Thank you. I didn't catch that last bit, but I'm sure it was very... That's about sailing. That's very important to actually cut off and sail somewhere. Bertrand Jacob-Berger would have very much liked to be with you. He's president of Solinest. I would like to thank the Polish Forum, Donors Forum, and Agata and Marta, and the French Embassy to have thought of us to come and perhaps present this this short and fine experience of the Natronics Fund. Bertrand Jacob-Berger runs a company which is a family company for the last 50 years. It was his father who founded it, and the idea of this family fund was to help small family producers of sweets and tea and chocolate and all sorts of nice things to resist to the major big groups like Nestle, Ubisco and so on in their distribution. So Solinest for over 50 years has been a major distributor of very small family brands. 5 years ago, they decided they would make their own brand. And this own brand is called Nature Addicts. Nature Addicts, N-A, works on the idea that things must be changed according to the way we eat, and to the way we consume sugar and so on and so forth. And so Nature Addicts has been working over the last 5 years on pure, absolutely pure products coming from very close production. That means to say that when the fruit is produced, it is processed very close to where it was produced. So it's a very short circuit. Nature Addicts, therefore, is trying to work on the responsibility, the enterprise responsibility linked to the environment, to climate change, and so on. And so, naturally, Bertrand Jacob-Berger decided when he started to actually commercialize Nature Addicts, NAC, he decided that it would be very important to associate art, the arts world, to this natural environment idea. And so we started on this this idea at the end of 2011. So it's very recent, we're a very small fund. And our initial inspiration was the UNESCO decision that culture as a source of exchange, innovation, and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity for the nature. And after the economic, environmental, and social pillars, culture is now recognized as the fourth pillar of sustainable development. Artists play a role in promoting alternatives and radical changes as a way of pursuing the 1987, so we're going way back, Brundtland Report's original definition
of sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. That was our initial inspiration. So, what did we do? We decided that it was very important to not define our project. It was very important to associate artists, as we wanted to accompany artists, then it must be they who help us define our project. And so we're building it step by step. The first, as we say, we are convinced that art has a key role to play in sustainable development. And here we go. This is something that some of you may know. It is the acorns from the Beuys project in Documenta in Kassel. These are being grown by Ackwood and Harvey. And so when Bertrand de Jacques-Auberge decided to create the NAF Fund, he was convinced that artists could play a key role in raising public awareness. And so, I must be behind the microphone. So the first partnership with a European organization, which is called Imagine 2020, and this network of institutions and festivals have been working over the last 6 years on this relation between art, climate change, nature, and the environment. And so our first project was with this network, looking at trees, looking at the way, so we have a happy Valentine's Day, but you know, these trees seem to love each other. And they were getting together, looking at trees, looking at the way nature, in fact, adapts to different contexts, and working with artists. So they spent a week together, looking at the way nature in natural forest, initial forest, and cultivated forest adapt. That was the first project. The second project, which is very important, was for us to be a partner with Documenta in 2012. And as we see, Caroline Christophe Bakariev said that Documenta was inseparable from, and I love this, sensual, energetic, and worldly alliance between current research. That is very important, I think, to abandon the idea that art and culture is purely an intellectual process. Get together the idea that we all have different entry points. It can be our heart, it can be our nose, it can be our ears, but it can be other senses that are suddenly awakened by the coincidence with an artistic project. So we were with Documenta 13, and we organized at that time, building our project, our first academy. The academy was very simple. We co-opted 30 artists, 13 of whom were able to actually be in Kassel. And the idea was very simply that as practicing artists but unaware of the rich proposition coming from Kassel, that it was very important just to offer them some time together to look at new projects, to look at new work, and then exchange together on their own inspiration, their own orientation, perhaps their new projects that they could develop themselves. Now, it was very strange when we invited these artists. They were saying, yes, but what does Nature Alex want from us? Why is a private enterprise asking artists to come and saying very generously, spend a week together, we will look after you, look at art, look at your own practices, and exchange at the end on the way that we can continue to develop this academy idea? That was the only obligation, to be together and to talk at the end. No product, no production, no commission, just a week together.
And obviously the major questions that were coming out of that were the way that a private enterprise is suddenly perhaps replacing public initiative. Is that a good idea or is it a bad idea? I think we're going to talk about that this afternoon. So these artists helped us to work on the academy idea. And we developed, so, a second edition, which took place in January of this year. Something that has come out of that, which is very interesting as an initiative, is that the artist is saying, okay, you say that the fund is encouraging public awareness through new artistic production to the environment, to nature, to climate change. But just what values do you hold in the enterprise? Do you hold those same values as those that you're pushing us, the artists, to look at? And so we've had two objectives, one which is at the beginning of March, and the second one is at the beginning of April, where artists from the Academy are actually going to live in the two production centres to check, to verify, to question, perhaps to be inspired by the production process of the enterprise. We have, so, in 2013, identified the SONCAT, which is a pluridisciplinary centre in Paris, as being a good partner for us to accompany. So we have suggested and we have taken high involvement with them over a two-year process. If we are with them, it is also, we wish to be with them as a partner, as an artistic, as a cultural partner, not purely financial partner. Now I know that today the different exchanges are going to show that it is not a question purely of how much money into how, which project. It is also a question of being aware of how artists work, how artists expect to be accompanied, and how artists must have complete independence in their work. And that is another question that comes regularly back to us, saying, okay, you're ready to give money, but what do you want us to do for this? The money that comes from private enterprise is as free as the money that comes from the public enterprise. At least that is what we are convinced about, and that is the way we try to carry it. Now, just going over time, I know that, I see the little light from there. One of the questions was our annual budget. It's a very small and modest budget. It's 200,000 overall. So we divide it into project support, over 70%, the administrative costs, 14%, and communication, 15%. One of the specific things about Nature Addicts Fund, starting myself, I am a freelance, and I only come in when necessary. And we have no permanent staff. It is made up of competent people associated at specific times according to the project we're developing, which means that we can keep our administrative costs and very low. And communication is the other very strong and important part, because unfortunately I have nothing to distribute, because we are working only on our website with Facebook, Twitter, the social networks and so on. We've decided that we must work only in that way and keep the buzz, as they say, going. Just to close, these are potatoes. Orsa Sanjas-Doster, who is one of our partners, and we've been following her for the last few years, works on potato as an art object, but also as a question of these European official lists of varieties, crop varieties. And so what she does, she's taking unofficial crop varieties. She is working their form, their name, and so on. And then after her exhibition, she encourages the visitors to the exhibition to help themselves to this
fantastic artistic object, which is called a potato. And with this artistic object, which is called a potato, she then asks people to be very careful and aware that it is a living artistic object, and that it must be encouraged to be reproduced. And so the audience, or the visitors, or the spectators, take many varieties of potato which are not allowed, take them home, plant them, and develop more plants, which are then fed back into a different circuit, which is purely artistic, obviously. Thank you for your attention. Dziękujemy za to wystąpienie. Też myślę, że wyniesiemy jakąś sadzonkę w naszej głowie dzięki niemu. Teraz chciałam zaprosić pana Michela Tusa, dyrektora zarządzającego Allianz Kulturstiftung. Pan Michel jest, studiował kulturoznawstwo i nauki polityczne w Bonn, Barcelonie i Paryżu. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Goethego właśnie w Paryżu i Forum Goethego w Berlinie, a od 2004 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego Allianz Kulturstiftung. Bardzo trudno było mi zdobyć informacje, co robi w czasie wolnym. Bardzo się bronił przed tym pojęciem i oddaliśmy się dyskusji, czym w ogóle jest czas wolny, ale zgodziliśmy się, że w czasie wolnym na pewno warto oddać się lekturze do własnej przyjemności. Poprosiliśmy pana o refleksję nad tworzeniem partnerstw w kulturze. Proszę. Hello, everybody. First and foremost, I want to express my gratitude to the organizers of this seminar. Thank you for having invited the Allianz Cultural Foundation. Maybe it was a painful selection process because we have more than 20,000 foundations in Germany. Most of them are smaller, but ours doesn't belong to the Mercedes class of foundations like Bertelsmann, Bosch, or Mercator. Therefore, I'm very grateful to be here. I was asked to say a few words about the history of our foundation. I will be very brief. It was founded in the year 2000. to give a more historical dimension, I always say at the turn of the last millennium. And one reason was that Allianz Insurance Company celebrated its 110th anniversary. So anniversaries always give an opportunity to companies to be very generous. So they gave 100 million Deutschmark at that time to our foundation, and we live now on the interests of this capital, which unfortunately is diminishing, as you know. But I don't want to complain. We have more or less, to be very transparent, 2 million euros each year. To give to projects, international projects, European projects, and we are very happy to initiate projects with European countries. So, our slogan is culture needs open space and a partner to create it. The partner wants to be the Allianz Culture Foundation. And what do you understand under this term? Open space. Open space for us is something like, a space for artists to create and co-produce without any commercial pressure, without any political influence, and independently from heavy bureaucracy. So as a private foundation, we try to do this. We are a foundation of public benefit and a non-professional organization. We have a very strict German foundation law, which interdicts that we have any direct connection with the company. But we have a strong link, nevertheless, with our
yeah, let's say, colleagues from Allianz, also Allianz Polska, and I know they do a marvelous work here, and they are very committed in cultural activities, theater and archaeology and so on. Allianz Cultural Foundation wants to work on a European level. Our scope of action is Europe, and our projects are mostly trilateral, multilateral projects. If you see that most of the cultural capitals, or let's say most of the foundations in Europe, are investing in regional and national projects, mostly in cultural heritage, then I think we have kind of unique vocation also among the other foundations in Europe. But I want to explain you a little bit how we work. You see, Allianz has several foundations, and we are working in the cultural field. There's another foundation, our elder sister, called now Foundation for Sustainability, working in the environmental area. We have a foundation which belongs directly to the company, called Emergency Ed. So whenever something happens, like catastrophes abroad, they come together and they organize direct Ed. And we have also in the United States Foundation for Social Issues, working mostly in New York, Washington, and LA with street kids. So this is our place in Berlin, near the Brandenburg Gate. Unfortunately, this beautiful building doesn't belong to us. We are just, we have some four offices there, and we have to pay for it, you know. We are independent from the company, so we have to pay for our offices, of course. And but it's a beautiful space to organize events, conferences, concerts, and so on. And I want to invite you next time you come to Berlin, please visit our building. It's Pariser Platz number 6, next to the French Embassy. And yeah, on the other side there's the American Embassy, the NSA, and so on. But you are always welcome. We are on the first floor. So these are the main pillars of our work: Europe, culture, education. The main objective at the beginning was to create a kind of awakeness among young Europeans to influence and the European project, to be part of the European project, and we wanted to create this kind of enthusiasm and fascination for it. You know, now Europe is in a deep crisis since 2008, and our challenges are a little bit different than before. These are the formats of our activities: academies, workshops, lectures, and so on. We also participate in festivals, biennials, documenta sometimes, but we always want to define our own project within these great festivals and biennials, because I think it makes no sense just to give money. Publicly what you can do yourself. Very important for us is our target groups are let's say the academic and artistic high potentials. What does this mean? We want, on one hand, create networks of networks, already existing networks. We have for instance, we are organizing a summer academy nearby München and Munich, and we invite always five different universities from Europe. I know we have around 20 partners. We have been working also with Polish universities, and last time I was here in Warsaw, it's a long time ago, it was during the German-Polish year, I have to confess, and we have been organizing at your beautiful cultural palace during the book fair launch of our German-Polish translation award. And the winner was Anna Volkovich, beautiful translator of German works too. And so we want to create platforms with other foundations, other partners in Europe. Sometimes we even invest in projects without any German participation, because we think, okay, we are a German foundation, we don't need other German partners. We want to create kind of European network.
and great initiatives, and that European partner institutions work together. And yeah, we have around 50 projects each year. We are sponsoring, and we have also own projects like this Allianz Summer Academy, which happens nearby München. This is the way our decisions are taken. We have two boards, one advisory board. These are independent experts of all artistic disciplines. And then we have also a board of trustees where 50% of the members are, let's say, members of the board of trustees of Allianz, active ones and also retired members. And so we keep the link to the company. For instance, these are our experts, cultural experts. You see people who have a multicultural background, or Germans working abroad, or foreigners working in Germany, but the working language is German. And these are our friends from Allianz, but also we have, for instance, Professor Harold James from Princeton University, who is, I think, one of the most excellent historian of European economy. And we have the director of art in Germany. So we try also to have an international or international boards, which are with experts, European experts. We are working together. We collaborate, of course, with other German foundations who have a European outreach. And there's a very famous club now called Engaged Europeans, Committed Europeans, 13 German foundation, corporate foundations working together on European issues, and sometimes publishing also newspapers and asking Madame Merkel to be more European than she was in the past. And sometimes it helps. We have been invited to the Chancellery and by the State Secretary, and he asked us not to do such things in the future, but of course we will continue doing that. Just the impression from our summer academy. We have had students from more than 30 nations. They become members of our alumni network afterwards automatically, but they have to engage also with the activities, and we are sponsoring their projects, which have to be trilateral also. This is the only condition. So you have a list of partner universities, Collegium Civitas, which was at that time at the Cultural Palace. Still, I don't know if they are still there. Okay, and that was a great event we have been organizing at the European College. So this is just an impression. What our gives you an impression. What our alumni are doing. They are editing a magazine. They are doing own projects. Like we have a startup initiative. So we are always very happy to co-fund, let's say, initiatives of social entrepreneurship and cultural entrepreneurship. And we also have a very funny British-French dialogue events. And our alumni are really committed. So other thing is, we started in 2006 a series of debates on Europe. At that time, Europe wasn't so fashionable. And everybody told us, oh, nobody will be interested in this. But you see, we organized it at the Burgtheater in Vienna, and also a residence theater in Munich, and opera house in Berlin. And it was a great success, because we tried to speak about Europe differently, not like in the news and the sitcoms. And we invited not only politicians, but also people from the culture field who have a different perspective on Europe. And scientists and actors and so on. This is just, this is a list of names you can't read probably, because it's written, it's too small, but I just may quote some people like Tariq Ali or Yuval Trogul, which Dora Bakoyanescu has been Minister of Foreign Affairs at that time, Ulrich Beck, Maria Böhm, or Dani Kompen, that you probably know, Slavenka Trakovic, etc., etc. And
Yeah, now we have a more stronger focus on the Mediterranean countries because we think there's much to do there. This is, by the way, this is a map which retraces all the borders during the last 2,000 years. So you see, yeah, there's very much to do in Central Europe because each border means a kind of conflict. And we have been recently with this festival, mini festival called the White Sea, which is the Arabic translation of the Mediterranean Sea. We have been in Albania, in Tirana. It was the first international literature festival after the change of government. And yeah, it was very interesting to invite Albanian and Albanian authors and authors from Serbia and Kosovo and Greece and Germany and France. This does not happen so often in Tirana. Yeah, there you see our ex-state minister of culture, Ms. Christina Weiss, who is a member of our board of trustees, and the new elected minister of culture of Albania, Ms. Kumbari. And yeah, next time we will go to Alexandria at the end of April, and I think this will be also a thrilling experience. There we will invite authors from the Arab world and from European countries. So last point, we don't want to do only cultural actions or high culture, let's say. I think this very broad panel we will have afterwards shows that all members, all invited guests, have a very broad understanding of what culture means. And it's not only high culture, not only culture, national cultural heritage, but that culture means, culture must communicate and will, or must bring us together. And so we have a strong, or we try to develop a strong link to European civil society. And we launched last year a call, let's say a kind of manifesto. It was written by Daniel Cohn-Bendit and the sociologist Ulrich Beck, asking for a European year of volunteering for everyone. You know, there are many European exchange programs. There's a kind of a European voluntary service, but 95% of the participants are have made high school and more, and this doesn't really include we think the broader civil society. Therefore, we tried to find a concept for involving more more people from different generations, different social classes, and so on. And we asked the Commission to help us, and this was a reception Mr. Barroso gave to the authors and us this manifesto, and it works still quite well. You can sign it on our homepage, and you will see you are in good company. We have more than 10,000 people from all European countries having signed it already. So when you have the time, allianz-kulturstiftung.de, and you will find it there. Thank you very much for your attention. Dziękujemy za tę prezentację. Bardziej pokazującą nam takie strategiczne myślenie o tym, jak tak duży darczyńca i fundacja może planować swoje działania. A teraz chcieliśmy zaprosić Marię Adamiec. Maria jest koordynatorką programu Akademia Orange, Fundacji Orange. Jest związana z tą fundacją od samych początków istnienia. Zajmuje się, specjalizuje się w programach z obszaru edukacji kulturalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, a sama najlepiej odpoczywa i relaksuje się w górach i na górskich trasach. Marię poprosiliśmy o to, żeby nieco odsłoniła nam, oprócz tego, że przedstawi krótko fundację i program Akademia Orange, żeby odsłoniła nam nieco kulisy działania darczyńcy, jakim jest fundacja, przy tworzeniu programów grantowych. Zapytaliśmy Marię o to, jak mądrze tworzyć programy grantowe w praktyce. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zaprezentować Państwu nasze działania.
Nazywam się Maria Daniec i pracuję w Fundacji Orange, która jest na rynku od 2005 roku i nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Dlaczego powstał program Akademia Orange? Wierzymy, że poprzez kulturę młodzi ludzie stworzą to, o czym mówiła pani Anna Orlik. Dziękuję bardzo, bo to w zasadzie jest mój wstęp. Stworzą ludzi, społeczeństwo świadome, będą uczestniczyć w społeczeństwie opartym na wiedzy, ale też na szczęściu, na swoich pasjach. Akademia Orange pozwala rozwijać te pasje, pozwala podwyższać pewne kompetencje wśród młodych ludzi, zarówno te miękkie, jak poczucie sprawstwa, udział w czymś wspólnym, kreowanym przez zarówno dzieci, jak i ludzi, którzy tą pasję przekazują, jak i nabywanie pewnych postaw wobec uczestnictwa w kulturze, pewnych umiejętności związanych chociażby z nowymi technologiami. Chcemy takie... Również ten program powstał po to, żeby młodzi ludzie nie korzystali z tabletów, internetu, komputerów w swoim domu, tylko właśnie wyszli do ludzi i poprzez wspólny cel wykorzystywali narzędzia, również takie jak internet. Jak my to wszystko robimy? Program grantowy polega na tym, że przekazujemy granty dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, jak i instytucji kultury właśnie. Natomiast słówko program ma w sobie również pewne ważne dla nas filary, bo nie przekazujemy tylko pieniędzy, ale też postawiliśmy, kładziemy dużą pieczę na to, żeby projekty były realizowane w partnerstwach, tych merytorycznych, medialnych, żeby wykorzystywać nowe technologie, żeby praca z dziećmi nie była relacją uczeń-nauczyciel, tylko wykorzystywała pracę metodą projektu, czyli żeby dzieci były aktywnymi uczestnikami tego, co się dzieje, i miały na to wpływ. I na końcu, taki czwarty nasz filar w Akademii Orange, to jest to, że wszelkie wykreowane scenariusze czy publikacje były udostępnione na otwartej licencji. Czyli te organizacje, które już mają pewne doświadczenie, dzielą się swoją wiedzą, swoimi zasobami z innymi i udostępniają na otwartej licencji właśnie takie scenariusze. Cieszę się bardzo, że te filary nie stanowią nie wiem, jakiegoś, jak to powiedzieć, nie, dla instytucji kultury, dla organizacji pozarządowych, uczestników w Akademii Orange, nie stanowią jakiegoś skutku, tylko wyzwanie, które potem jest kontynuowane. Jak badaliśmy organizacje biorące udział w Akademii Orange, pytaliśmy o długofalowe skutki naszego programu, to okazało się, że właśnie dzięki tym filarom Teatr Wielki, Opera Narodowa pozyskał partnera, którym jest Akademia Sztuk Pięknych i do dziś poprzez kilka kolejnych lat z rzędu z nim współpracuje. Wiele małych organizacji, które ma bardzo duże doświadczenie w animacji do pracy z dziećmi, wykorzystuje teraz nowe technologie, bo odważyli się to zrobić i dzieciaki z Cieszyna wychodzą na ulicę miasteczka, poznają, spisują ulubione swoje miejsca, wracają do świetlicy, zapisują na mapie te miejsca, a potem ze starszymi dzieciakami, wolontariuszami świetlicy wpisują to wszystko w otwartym oprogramowaniu Google Street Maps. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy obserwujemy. Widzimy też dużą wdzięczność organizacji za to, że również poprzez nasz program zaznajomili się z otwartymi licencjami. To daje wiele korzyści również poprzez pewną promocję danej instytucji czy organizacji.
ale też pewną ulgę. Kiedy rozmawiałam z Łukaszem Kowalskim z Teatru NN, z Bramy Grodzkiej, z Lublina, on mówi, że dzięki temu, że zaczęli spisywać scenariusze projektu, wreszcie mogli je rozdać szerszej grupie nauczycieli i już nie ma kolejek klas, liceów i gimnazjów z Lubelszczyzny idących porozmawiać o tym, jak kształtować relacje polsko-izraelskie, tylko nauczyciele sami mają profesjonalne scenariusze zajęć. Także ta płaszczyzna wspólnego działania się sprawdza. Pewne kompetencje przekazują ci ludzie z pasją, ci animatorzy. Pewnych rzeczy ci koordynatorzy uczą się dzięki temu, że dzieci i młodzież uczestniczy w projektach. Też widzimy, że wiele muzeów otwiera się właśnie na młodych uczestników, rozmawia z nimi i dzięki temu dział edukacji jest, dzięki temu, że dostają grant, mają możliwość wykorzystania swoich pomysłów z tak zwanej szuflady, coś, czego, co nigdy nie było czasu i pieniędzy. Dzięki temu, że pojawiają się młodzi ludzie, jest pomysł, można go zrealizować. To potem wchodzi już w codzienną praktykę i jest kontynuowane. Także tyle, jeśli chodzi o to, dlaczego robimy ten program, dlaczego wyszukujemy z całej Polski właśnie takich świadomych animatorów, ludzi z pasją, żeby zarażać młodych ludzi pasją do działania i do odkrywania siebie. Akademia Orange ma już 5 lat. Zawsze staraliśmy się, żeby wszystko, co dotyczy aplikacji, było uproszczone. Od lat organizacje aplikują do nas online, a w tym roku postanowiliśmy złamać tą konwencję i stworzyć pierwszy etap wniosku o grant jako film. Już nie prosiliśmy o wypełnianie setek formułek w formularzu, tylko poprosiliśmy: zrealizujcie krótki film, 3-minutowy, i powiedzcie nam, w jaki sposób chcecie przeprowadzić projekt, co będą w tym projekcie robić dzieci i młodzież, jak chcecie ich zaangażować i w jaki sposób wykorzystacie nowe technologie. Przyszło, nadesłano 447 takich krótkich etiud. Te etiudy były sprawdzone przez naszych członków komisji. Każdy film został obejrzany co najmniej przez 2 osoby. Z tego wybraliśmy 130 do uczestnictwa w drugim etapie. Już ci szczęśliwcy mieli za zadanie wypełnić setki tysięcy formułek w formularzu online. Ale też mam wrażenie, że to odważyło troszkę inną publikę, troszkę innych ludzi. I tu już na tym etapie mieliśmy możliwość zaobserwowania pewnych partnerstw, bo ludzie z pasją i przez lata działający z dziećmi i młodzieżą czasami odzywają się do nas, że w zasadzie ta kamera to już nie wiadomo w której ręce już to trochę gryzie. A dzięki temu, że stworzyliśmy ten pierwszy etap, to tak jakby nasunęły się dwie płyty tektoniczne. Animacja kultury i świadome działanie z dziećmi, z tymi nowymi technologiami. Czasami właśnie z ręką partnera technicznego. 130 projektów uzyskaliśmy pełną edukację. To znowu było przeczytane przez co najmniej 2 osoby członków komisji i 80 projektów takich najlepszych, najbardziej związanych z tymi naszymi 4 filarami przekazaliśmy do szanownych członków naszej kapituły programu Akademia Orange, z których składają się pewne autorytety ze świata kultury, badań i nowych technologii. Między innymi Edwin Bendyk, profesor Barbara Fatyga,
i Alek Tarkowski i po burzliwych, jak zwykle, obradach 48 projektów realizuje projekty w ramach piątej edycji. Projekty trwają od stycznia do czerwca, to jest takie niecałe pół roku prac warsztatowych. W trakcie trwania projektu staramy się odwiedzić prawie każdy projekt, a na pewno dużo rozmawiać. I też mamy pewną formułę takich corocznych warsztatów. Uważamy, że ta różnorodność, przenikanie się pewnych środowisk wielkomiejskich, małomiasteczkowych, też małych wsi, tego, że stowarzyszenia są czasami zupełnie świeżutkie, nowe i mogą porozmawiać podczas warsztatów na przykład z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, czy z przedstawicielami Teatru Wielkiego, czy innych zacnych instytucji z wieloletnim doświadczeniem, to daje taki dodatkowy efekt i jest bardzo, bardzo korzystne. To też pobudza do działania i kolejnych partnerstw. Oprócz tego na warsztatach dużo mówimy o badaniach, jakie trwają. Zachęcamy do korzystania z otwartych licencji, sieciujemy się nawzajem, pogłębiamy wiedzę. Pod koniec trwania projektu każdy z realizatorów ma za zadanie wraz z grupą dzieciaków stworzyć takie wydarzenie końcowe. To nazywamy Tygodniem Akademii Orange. Między Dniem Matki i Dniem Dziecka, czyli pod koniec maja, na początku czerwca, 48 miejsc w całej Polsce świętuje nowoczesną edukację kulturalną. Odbywają się darmowe imprezy otwarte dla całej społeczności lokalnej, a my jakby próbujemy stworzyć ogólnopolski przekaz, że działania w animowanie kultury, działania z dziećmi i młodzieżą są bardzo ważne. Na koniec powiem jeszcze, że nasz budżet roczny wynosi 1 450 000 zł na cały program i 2/3 to jest przekazywane w formie grantu. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na stronę akademiaorange.pl. Na tej stronie jest już 219 projektów opisanych, zawierających zdjęcia i właśnie udostępniane scenariusze warsztatów, czasami publikacje. Jest tam też 20 relacji, tutaj niektóre są widoczne, animatorów, których poprosiliśmy właśnie o wyznania przed kamerą, w jaki sposób wspominają Akademię Orange i co im ona dała. Także zapraszam na stronę akademiaorange.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za opowieść o tym, jak darczyńca może wyznaczać pewne trendy i pewne standardy także w pracy organizacji ludzi kultury. Teraz chciałam zaprosić pana Jacka Michalaka, prezesa Galerii Atlas Sztuki, doktora nauk chemicznych związanego z Atlasem od 1995 roku, od 2007 roku dyrektor do spraw rozwoju, a z galerią związany już od 10 lat, członek rad nadzorczych paru instytucji, w tym spółki giełdowej, felietonista Art and Business. Zapytany o to, jak odpoczywa od tych wielu zajęć, odpowiedział: kosząc trawę. Ale nie tylko, to nie jest sam proces koszenia, który, jak sądzę, już może być relaksujący, ale to też jest dumne duże wyzwanie, co się dzieje później z tą trawą. Ta trawa jest oddawana do punktu utylizacji. I już, może pan ja sam powie, ile to kilogramów pan oddał w ramach odstresowywania, ale zapraszam serdecznie. Też poprosiliśmy o odsłonięcie kulisów, jak tworzy się program tak niezwykłej galerii, jak on powstaje. Zapraszam do nas.
Dziękuję bardzo za tak miłe przywitanie. Ja może na wstępie powiem, że bardzo dziękuję organizatorom dzisiejszego spotkania za zaproszenie, dwóm bardzo zacnym instytucjom. Dziękuję bardzo. To jest tak, że ja nawet nie relaksuję się przy koszeniu tej trawy. Ja odkryłem, że to jest coś sympatycznego i dodatkowo jeszcze pewne przekonanie, że istotna jednak jest dbałość o zrównoważony rozwój i o przyszłość pcha mnie do tego, że chętnie koszę. Chętnie koszę. Stoi przed Państwem człowiek, który w tamtym roku oddał 3980 kg. Zapłacił 170 kilka złotych, bo oddając trawę do koszenia, to się płaci za jej utylizację. To zależy, gdzie się mieszka. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie bioodpadów odbiera się co dwa tygodnie 120 litrów. Ja mam 1800 metrów samej trawy, więc nie dałbym rady. Ale nic, proszę Państwa, króciuteńko o Atlasie Sztuki, o przedsięwzięciu, które powstało w 2003 roku. I trwa do dnia dzisiejszego i dla mnie osobiście jest miłą przygodą, jak powiedziała prowadząca, ja jestem chemikiem z wykształcenia, ciągle pracuję dla grupy Atlas, to jest moje podstawowe miejsce pracy, zajmuję się tą, no nie tylko częścią badawczo-rozwojową, a Atlas Sztuki, o którym nigdy nie myślałem, stał się jakimś istotnym elementem i to trwa. Pomysłodawcą Atlasa Sztuki jest Andrzej Walczak, jeden ze współwłaścicieli grupy Atlas, który jest z wykształcenia architektem, sam też fotografuje, różne rzeczy w życiu robił i w pewnej chwili uznał, że jako człowiek, który osiągnął sukces, człowiek bogaty, chciałby się tym sukcesem w jakiś sposób podzielić. I stąd powstał Atlas Sztuki. Atlas Sztuki to jest przede wszystkim Galeria Sztuki Współczesnej. To jest galeria zlokalizowana w Łodzi przy Piotrkowskiej 114-116. Potem Państwo zobaczą zdjęcia z różnych otwarć, gdzie będziecie widzieli. Galeria, która zrealizowała przez ten lat 67 wystaw sztuki współczesnej w tej przestrzeni w Łodzi. Różnych istotnych i ważnych. Widzicie Państwo większość polskich nazwisk, ale też większość ważnych polskich nazwisk, bo zaczynając od Romana Opałki, dziś nieżyjącego, bez wątpienia jednego z najwybitniejszych artystów sztuki konceptualnej na świecie, naszego rodaka, poprzez Zbyszka Liberę, Krzysztofa Wodliczko, dzisiaj jest wystawa Jarosława Kozłowskiego, była Zofia Kulik, ale było też sporo obcokrajowców, w tym tak ważne nazwiska dla kultury niemieckiej, jak na przykład Jolki Mendorf czy Markus Lippertz. Prezentowaliśmy też wspólnie z Hamburger Bahnhof fragment kolekcji doktora Marksa, czyli tej kolekcji, która dała początek powstaniu temu bardzo istotnemu i ważnemu europejskiemu muzeum. Prezentowaliśmy też wspólnie z Joseph Beuys Media Archive wystawę Josepha Beuysa i zdarzyło się wiele, wiele innych rzeczy. Ja potem Państwu parę zdjęć pokażę. Tych 67 wystaw było w przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki w Łodzi, ale też się tak złożyło, że bardzo wiele wystaw po prezentacji w Atlasie Sztuki na tyle zostało znalezionych ciekawie, że zwróciło się wiele różnych instytucji i miejsc i one miały swoje dalsze życie, często bardzo różne. Tutaj jest dwójka, bo ten slajd jest wyjęty z jakiejś innej prezentacji. Ja zresztą przez organizatorki zostałem bardzo zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o ilość slajdów i o czas, w związku z czym, ale żeby Państwu zilustrować, że różne rzeczy się zdarzyły. Te rzeczy się zdarzyły, proszę Państwa, też bardzo mocno chcę powiedzieć, często wcale nie w wyniku jakichś przemyślanych programów, decyzji, strategii, a zdarzyły się zdecydowanie dlatego, że warto ludzi spotykać, warto ludzi poznawać, wiele osób jest otwartych i to powoduje, że wiele rzeczy staje się prostych. Też taka drobna statystyka, 67 katalogów, bo każdej wystawie towarzyszy katalog. Proszę Państwa, dbamy, ja jako mężczyzna przynajmniej dbam o to, żeby w życiu było równo. Kiedyś pracowałem wiele lat temu w zespole, gdzie było 24 mężczyzn i jedna kobieta. Pracowałem 10 lat w tym zespole. To, proszę Państwa, okropne było. Okropne, muszę powiedzieć. I dzisiaj cieszę się, że tak mniej więcej porówno jest. Dbamy we wszystkich, proszę Państwa.
płaszczyznach, czyli wykształceniowych, nie tylko płeć dzisiaj tak modna. Proszę Państwa, te katalogi, to już takie też historyczne zdjęcie kilku wystaw. Te katalogi są bezpłatne, one są dostępne dla każdego, kto przyjdzie. My drukujemy w nakładzie 1200 egzemplarzy i to jest mniej więcej tyle, ile wystarcza. Proszę Państwa, Atlas Sztuki jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jest tak naprawdę spółką prawa handlowego. Tak został po prostu stworzony i sformatowany przez właściciela Andrzeja Walczaka, ale jest też instytucją, która posiada 28 grudnia 2006 roku status organizacji pożytku publicznego. To była moja inicjatywa. Dzisiaj powiem uczciwie, że lekko jej żałuję. Lekko jej żałuję, dlatego że moje przeświadczenie o tym, że ten status przyniesie coś dobrego, nie do końca się spełniło. Ja potem powiem o budżecie i o wpływach, więc te wpływy z 1% są pomijalne w działalności tej organizacji, a jeszcze jak się weźmie pod uwagę, że przez lata również ja swój 1% z małżonką oddawałem, to są zaniedbywalne wręcz, powiem szczerze. A jednocześnie ta formuła organizacji pożytku publicznego, bo polski ustawodawca stworzył przepisy o wolontariacie i pożytku publicznym pod stowarzyszenia, pod innego rodzaju organizacje, nie pod spółkę prawa handlowego. I dzisiaj na przykład jestem w przededniu kolejnej kontroli ministra pracy i polityki społecznej, gdyż nie jest zrozumiane w powszechnym odbiorze, że można prowadzić działalność gospodarczą i w tej działalności gospodarczej można zwyczajnie tracić pieniądze, ale jeżeli się robi to zgodnie z przepisami, to nie jest to nic drożnego. Zrozumiał to sąd rejestrowy, który przyznał ten status, tu nie było problemu. Sędzina, która rozpatrywała tę sprawę, umiała pochylić się nad tym. Ale w tym zakresie, proszę Państwa, no nie ma zrozumienia w naszym społeczeństwie. Podobnie jak chcę powiedzieć, że ta zaniedbywalna wysokość wpłat z 1% pokazuje, że to nasze społeczeństwo w budowaniu demokracji jeszcze jest na bardzo wczesnym etapie. W związku z czym prosto jest pochylić się nad chorym, nad potrzebującym, ale kultura zdecydowanie jest w innym miejscu. I to, myślę, nas bardzo, bardzo jeszcze różni. O ile ten kraj jest sympatycznym, fajnym krajem, który się fantastycznie zmienia, to jeszcze w tym zakresie mamy bardzo wiele do zrobienia. Organizatorki zobowiązały mnie również do tego slajdu, czyli do pokazania budżetu rocznego. On jest na poziomie około 700 tysięcy złotych, z czego połowa tego budżetu pochodzi z działalności gospodarczej spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, aczkolwiek cała ta działalność gospodarcza jest przeznaczana na działalność wystawienniczą, a drugie 50% pochodzi z dofinansowania przekazywanego przez właściciela spółki. Żeby być prawdziwym, to chcę powiedzieć, że w tej 11-letniej historii zdarzyło się tak, że 3 projekty uzyskały dofinansowanie w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, czyli fundacji, która w moim postrzeganiu jest odrębną wartością nie tylko na rynku polskim, ale w ogóle jest jakby, to nie dlatego, że tutaj członek zarządu fundacji siedzi, ale jest zdecydowanie inną wartością, a mówię to dlatego, że ja jako człowiek, który uważa, że Atlas Sztuki robi porządne rzeczy i jako obywatel tego kraju też czasami zżynam się, że ktoś dostaje pieniądze publiczne. Starałem się o różne pieniądze publiczne i nigdy mi się nie udało dostać tych pieniędzy. Problem był zawsze jeden, no bo jestem zasocjowany z dużą, mocną, bogatą grupą z Atlasem. Tak jak powiedziałem, dodatkowo jeszcze robię różnego rodzaju dziwne rzeczy. Niektórzy mówią, że to nie jest sztuka współczesna, bo zatrzymali się tam gdzieś jeszcze w średniowieczu. A teraz będę dalej kontynuował swoich kilka słów. Na tle różnego rodzaju slajdów ja się zdyscyplinowałem, ale jeszcze ciągle mam trochę zdjęć, dobrze? To jest, proszę Państwa, historyczne
Znaczy, to jest zdjęcie przedstawiające pierwszą wystawę, czyli oktogon Romana Opałki, jedyny oktogon Romana Opałki wewnątrz budynku, drugi oktogon po Neuchâtel. To jest wystawa pokazująca fragment kolekcji Geralda Jurgena Bluma Kwiatkowskiego. To jest otwarcie, jak widzicie Państwo, miejsce jest żywe, ludzie przychodzą. Tak było w 2005 roku, bo to historia, ale będą inne. To Krystian Tomaszewski, jego fascynacja Davidem Lynchem. To fantastyczna wystawa Ilii Emilii Kabakowów. Ilia Kabakow to jest bez wątpienia dziś najważniejszy artysta pochodzący z byłego Związku Radzieckiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To otwarcie wystawy Kabakowa. To wystawa Elżbiety Jabłońskiej, Lech Majewski. Widzicie Państwo, że ta przestrzeń się zmienia. To inteligibilna sztuka bez gwałtu. To dalej, to Łódź Kaliska, to happening Elżbiety Jabłońskiej, 83 kelnerów i pomocnik. Króciutko wyobraźcie sobie na Stalina, która ma 11,5 na 13,5, to 13,5 ma podłogę, która się między skrajnymi punktami różni o pół metra. Podłoga jest rozbiórkowe deski na styropianie, w związku z tym kobiety, szczególnie na wyższych obcasach, nie czują się zbyt komfortowo. Wielu kelnerów, co nie było łatwe w piątkowy wieczór mieć 83 kelnerów, mocno naciska na zgromadzonych, żeby częstowali się winem. Ludzie nie czują się komfortowo, artystka dziękuję babcie, mamie, siostrze, bratu, wujkowi i tak dalej. To Kamil Kuskowski z jego żywą naturą, to Zbigniew Makowski, to Józef Robakowski. To bardzo ważna wystawa Jorga Immendorfa i Markusa Lipelca. A ja może chwileczkę powiem, to dwóch wielkich artystów niemieckich. A wystawa powstała też w pewien sposób, no może nie przez przypadek, bo to nie jest właściwe słowo, ale kiedyś przyjechała do mnie dyrektorka Kunsammlung & Chemnitz Ingrid Messinger, która bardzo pragnęła pokazać u siebie wystawę polskiego artysty Krystiana Tomaszewskiego, którą ja robiłem. Ale ponieważ jest instytucją miejską, podlega różnego rodzaju uwarunkowaniom, mogła ją pokazać za rok, nie? No i był kłopot, co z tym zrobimy. Ja mówię, okej, ja mam tutaj duże przestrzenie magazynowe, przetrzymam to dla pani. Ona to pokazała. A ja potem miałem jakieś inne plany i raz właśnie w historii Atlasa Sztuki zdarzyło się, że artysta, znaczy krótko mówiąc, oceniliśmy, że ten projekt jest w takim miejscu, że nie możemy go otworzyć. I stanęliśmy przed faktem na 3 czy 4 miesiące przed planowanym kolejnym otwarciem, że tego nie możemy zrobić. No i jadąc gdzieś w swoim podstawowym miejscu pracy do takiej stacji badań ogniowych we Freibergu, stwierdziłem, ok, 30 kilka dalej jest kilometrów Chemnitz, pojadę i powiem do Ingrid Messinger, że zawsze marzyłem, że Immendorf i Lipelz to jest moje przeznaczenie wystawiennicze. A tak jak w sumie pojechałem i mówiłem, to sobie pomyślałem, nie no chłopie, trochę chyba przesadziłeś, a nie pożyczy ci, to jest prawie 4 miliony euro, ale nie, pożyczyła i to się zdarzyło i w ogóle było fantastycznie. Dodatkowo jeszcze ówczesna szefowa Wydziału Politycznego Ambasady Niemieckiej, pani Jutta Frasch, sama z siebie zadzwoniła i powiedziała, proszę pana, czy ja mogłabym przyjechać i powiedzieć kilka słów, a uświetniła to otwarcie, także było super. Ja to państwu opowiadam, żeby powiedzieć, że ten program, oczywiście on powstaje z jakimś zamysłem naszym, jakby ideą jest pokazywanie różnych istotnych rzeczy w współczesnej sztuce, ale też to, co powiedziałem wcześniej, życie się toczy, życie się zmienia. Dzisiaj jest tak, za 4 dni będzie inaczej, a 17 dni wstecz było jeszcze inaczej. W związku z czym czasami jest to przypadek i nie należy się tego wcale wstydzić. To proszę Państwa, otwarcie, to jest budynek Atlasa Sztuki, to otwarcie wystawy Robakowskiego czasami bywa na zewnątrz, to kolekcja Dariusza Bieńkowskiego, to też to fragment takiej wystawy zrobionej z wenezuelską kuratorką Lilian Zafrani. To są prace Carlosa Cruza Dieza, to Wojciech Fangor. Wojciech Fangor się rozliczał też z przeszłością, więc stworzyliśmy makietę TU-154. To przepiękny projekt Krzysztofa Wodiczko-Goście,
którego byliśmy wspólnie z Zachętą, Narodową Galerią Sztuki, producentem na Biennale Weneckim w 2009 roku i potem jedyna prezentacja tego projektu miała miejsce w Atlasie Sztuki. To, proszę Państwa, wystawa Romana Lipskiego z dwoma ważnymi postaciami dla kultury niemieckiej, czyli z Volkerem Schlendorfem i panem doktorem Erichem Marxem, wielkim, wybitnym niemieckim kolekcjonerem, o którym już wspominałem. I to też jakby taka drobna już dygresja. Ja Romana Lipskiego poznałem, nie powiem jak, bo to nie nadaje się do opowiedzenia. Uznałem, że warto tego polskiego artystę pokazać. Okazało się, że organizując tą wystawę, no, żeby ona była sensowna, trzeba pożyczyć pracę od doktora Marxa. No i trzeba przejść przez procedurę Hamburger Bahnhof i tak dalej. Niemcy to jest wielka, rozwinięta demokracja ze wszystkimi aspektami. No okej, okay, to też jest do przejścia. W następstwie tego był pan dr Marx. To już jest brazylijska artystka Regina Silveira i jej taki projekt iluzji optycznej, to tworzywo. Tworzywo to rosyjski fotografik Titarenko, Anna Konik, Stefan Krygiel. Zaraz dojdę właśnie i skończę tą myśl, tylko będę w odpowiednim miejscu. I tym samym poznałem doktora Marxa i mówię, nie no kurczę, jak już poznałem doktora Marxa, to chciałbym pokazać więcej rzeczy. Kiefera, no parę jeszcze jest ostatecznie ważnych artystów, nie? No i co, no i przez doktora Marxa poznałem szefa Hamburger Bahnhof, pana profesora Blume i miałem przyjemność otwierać w tak znamienitym gronie ten czwarty pan, bo ode mnie to jest ambasador Niemiec w Polsce. Już niestety nie mamy pana Rüdigera Schleichera von Fritscha, pożegnaliśmy go, wyjechał, awansował, będzie ambasadorem w Rosji, ale to wielka, wielka strata, że go tutaj z nami nie ma. Fantastyczne otwarcie, Czekalska i Golec, pojawiła się owca Melania, były też protesty, parę osób napisało do mnie, parę zadzwoniło, mimo tego, że owca była z zoo, miała fantastyczny pokarm i była przywożona z pielęgniarzem i odwożona każdego dnia. Owca Melania też spotkała się z dziećmi, o tym później, to Joseph Beuys. Jest coś takiego jak sztuka prymitywna czy naiwna i to też od czasu do czasu można pokazać. Front Wschodni, zbiorowa wystawa z Józefem Robakowskim, to otwarcie Frontu Wschodniego, to Karolina Breguła, to spotkanie ze Zbigniewem Rybczyńskim, to płaska rzeczywistość według Zbyszka Libery, to gest Teresy Tyszkiewiczowej. To wystawa Zbigniewa Rybczyńskiego. To jest to, co aktualnie od 7 lutego pokazujemy, powoli zbliżam się do końca. Czyli dekompozycje Jarosław Kozłowski. To otwarcie tej wystawy, to odsłonięcie nieżyjącej już Marii Kornatowskiej, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej na Piotrkowskiej. To zajęcia dzieci w Atlasie Sztuki. Dzieci też poznały owce Melanie kiedyś. Tak to wszystko wygląda i ta przygoda trwa przed nami. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jest Jarosław Kozłowski. Zapraszam Państwa do zobaczenia tej wystawy. 11 kwietnia Katarzyna Kozyra, 6 czerwca Roger Balen, po wakacjach 12 września Roman Lipski, Laszlo Fecher. Potem pokazujemy wystawę byłej sztuki NRD, którą będziemy realizować, którą w zasadzie realizujemy z Kunstarchiv Beskow i jeszcze parę innych rzeczy. No i to tyle. Myślę, że więcej nie powiem. Może potem mnie spytacie Państwo o coś. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy. Oddaliśmy się podnieść trochę takiej swobodzie w myśleniu o tym, jak tworzyć swoje instytucje kultury i ich programy. Jak zwykle ostatni gościem są trochę pokrzywdzeni, bo goni nas czas, ale nie zmienia to faktu, że bardzo serdecznie zapraszamy Justynę Duriasz-Bułchak, koordynatorkę programu z Fundacji Wspomagania Wsi. Czasu jest niewiele.
Czasu do czasu mamy do podziału. Justyna jest z wykształcenia historykiem, z fundacją związana jest od 14 lat, a przez aż 10 lat, nie wiem, 11 lat okazało się, tworzyła program, wyjątkowy program Fundacji Wspomagania Wsi, czyli program Kultura Bliska. Ostatnio swoją energię poświęca działaniom wokół dziedzictwa kulturowego, organizuje serię konferencji poświęconych temu tematowi. Współorganizuje. Dobrze. Justynę poprosiliśmy o to, żeby z perspektywy tych wieloletnich doświadczeń wspierania kultury lokalnej powiedziała, czy kultura może stymulować rozwój lokalny, a kiedy Justyna nie zajmuje się kulturą lokalną, zajmuje się między innymi grą w badminton. Czas. Tak. Dobra, no to powiem, ile zmieszczę w tym czasie. Marta, pokaż mi dwie minuty przed końcem, a potem, jeśli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Pytanie, które zostało mi zadane, zawieszę na razie i mam nadzieję, że z tego, co powiem, ta odpowiedź się wyłoni. No a jeśli się nie wyłoni, to ono, rozumiem, zostanie zadane ponownie. Nie czytamy tego, to co chcecie, znaczy ja nie czytam głośno, państwo sobie czytacie. To, co jest istotne, to fragment tego zapisu statutowego o misji, tak, która wprost wymienia kulturę i również te daty, dlatego że fundacja jak na polskie warunki jest instytucją, już można powiedzieć, dosyć taką zasiedziałą, szacowną może nawet, tak? Aktualna działalność to są nasze główne programy, robimy wiele innych pomniejszych rzeczy, takich, które wychodzą ad hoc, bo są potrzebne, bo uważamy, że nikt inny ich nie zrobi, bo są ważne w naszej perspektywie. I jednym z elementów fundacji od kilkunastu lat jest kultura, czy tak jak my najczęściej mówimy o tym, dziedzictwo kulturowe. Tak? Nie ma tu czasu na rozważanie tego, jak tę kulturę pojmujemy. No na pewno to, czym my się zajmujemy, jest dosyć odległe od tego, czym zajmuje się mój przedmówca, ale jest częścią, tak jak my na to patrzymy, jakby tej samej przestrzeni. Pewnie to, co robimy, gdzieś ma dużo punktów styczności z tym, czym zajmuje się Akademia Orange, o czym mówiła pani Maria Adamiec. Niestety tego konkursu Kultura Bliska, którym zajmowałam się 11 lat, już nie prowadzimy. Dlaczego nie prowadzimy, to na osobną dyskusję? No, między innymi dlatego, że nie można robić wszystkiego, tak? Nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby robić te wszystkie rzeczy, które robimy naraz, tak, które były na poprzednim slajdzie, ale jest mi bardzo miło, że tutaj na sali jest pan Włodzimierz Gruziński, w tamtych czasach prezes Banku PiSE, z którym wspólnie prowadziliśmy od roku 2000 ten konkurs, w którym daliśmy, widzą państwo, ile dotacji, na jaką mniej więcej sumę. Każda dotacja oznacza małą wiejską organizację wspartą w jej działalności związanej jakoś z dziedzictwem kulturowym i bardziej właśnie z tym dziedzictwem, a nie z kulturą pojmowaną jako, powiedzmy, zorganizowanie trzech koncertów, gdzie przyjedzie skrzypaczka z Filharmonii w sąsiednim mieście, dzieci będą w sali gimnastycznej, a ona coś im zagra. Tego raczej nie robiliśmy. 478 dotacji nie oznacza dokładnie, że to 478 organizacji wsparliśmy, bo były organizacje, które po wielokroć się do nas zgłaszały i jeżeli te projekty były naprawdę dobre, to mieliśmy takich, jak myśmy to ich nazywali, recydywistów, którzy potrafili dostać dwie, trzy dotacje. Dla takich, którzy wydawali nam się naprawdę wyjątkowi, jakoś wybitni w tym, co robili,
wręcz w pewnym momencie jakby oferowaliśmy im troszkę większe pieniądze na więcej lat, już jakoś tak poza tą taką powszechną procedurą konkursową, po to, żeby oni zrobili coś troszkę bardziej może, no nie powiem, że pod nasze dyktando, ale z jakąś naszą sugestią kierunku, w którym by to mogli robić. No i z paru takich instytucji, w jakimś sensie jesteśmy bardzo dumni. Ja tu przyniosłam dwie książki, o których jeszcze powiem za chwilę. Może je tutaj Państwu puszczę w widownię. Ta książka między innymi powstała dzięki temu, że ta pierwsza, którą ma Agata, że wsparliśmy kiedyś instytucję, która, ona jeszcze nie była instytucją, tak? Ona była nieformalną grupą kamieniarzy Magurycz i po iluś latach współpracy z nimi, a oni zajmują się przywracaniem, nie powiem do życia, tak? Bo zajmują się cmentarzami, ale opieką nad cmentarzami, które już nie mają tam na miejscu, gdzie są swoich, no ludzie, którzy leżą na tych cmentarzach, nie mają swoich rodzin w tych miejscowościach, tak? To się zrobiło w pewnym momencie bardzo, takie oni robiąc to, co robią, pokazali całej Polsce w zasadzie, setką małych miejscowości, że te cmentarze są ważne, tak? Tutaj trochę nawiązujemy do tego, o czym pani mówiła, tak? W jakim społeczeństwie chcemy żyć, no, że cmentarz niemiecki, cmentarz żydowski, cmentarz ukraiński, jak jest u nas, nim się zajmujemy. I myśmy ich poprosili, żeby swoje doświadczenia i mówiąc językiem takim nowoczesnym, know-how spisali, udostępnili wszystkim innym, bo widzieliśmy, że wiele, by nie powiedzieć prawie wszystkie inne projekty tego dotyczące są robione dużo, dużo gorzej niż te projekty Magurycza. Tak? To jest trochę odpowiedź na pytanie, jak darczyńca może wpływać na to, jak działają ci, których stara się wspierać, tak, i kształtować. W pewnym momencie pojawił się też taki drugi program, Kultura w środowiskach lokalnych, który mogliśmy zrealizować dzięki współpracy z Fundacją Batorego, która wtedy akurat zwijała swoją działalność grantodawczą i to, co tam im zostało w tej ścieżce kultura, przyszli do nas i powiedzieli, hej, wy robicie takie fajne rzeczy, co myślicie o tym, żeby zrobić coś trochę innego, tak? I to był taki program, który prowadziliśmy 2 lata, daliśmy tyle, ile daliśmy tych dotacji, bardzo drobnych, najmniejsze 1500 zł, największe 800, tego nie powiedziałam, w tym poprzednim maksimum 10 tysięcy można było dostać, dolną granicą było 2,5. Czasem dawaliśmy nawet mniej, bo wystarczało. Także ten drugi program wspierał właśnie trochę bardziej coś takiego, jak no, staraliśmy się inspirować takie życie kulturalne typu właśnie koncert, tak? Ale naprawdę nie skrzypaczka z filharmonii, tylko na przykład zwrócenie uwagi na to, no, że tam w sąsiednim kościele są niezłe organy i może ktoś coś, tak? W ten sposób to działało i z wielką przyjemnością teraz przygotowując się do tego wystąpienia i przeglądając materiały takie, które krótko opisują projekty, zarówno te wsparte w tym konkursie Kultura Bliska, jak i w tej kulturze w środowiskach lokalnych, stwierdziłam, że dużo tych rzeczy, które w 2001, 2002, 2003, 2004 wsparliśmy, nadal żyje. Albo takim życiem, jakby dokładnie takim samym, jak żyło wtedy, albo ewoluowało, rozwinęło się, tak? Wiele osób w Polsce zna bałtów. Ja sama nie pamiętałam, że wsparliśmy dotacją 6 tysięcy projekt w Bałtowie, wtedy, kiedy oni tam tę łapę tego dinozaura znaleźli, tak? I przysłali nam ten projekt, myśmy pomyśleli, że to jakieś kompletne wariactwo, no ale dobra, dajmy im szansę, no do 6 tysięcy, no w tej puli, którą rozdajemy, nie jest to tak bardzo dużo. No a teraz oni zbudowali na tym, można powiedzieć, cały system gospodarczy, tak? To jest pytanie, czy kultura może inspirować rozwój lokalny. Znaczy, ona to robi po prostu, tak? To tak sobie odpowiadamy na to pytanie. Tutaj już pomijam te spotkania. Spotkania generalnie służyły temu, żeby ludzie z całej Polski, którzy projekty realizują, niekoniecznie wspierane przez nas, również zupełnie inne, zupełnie niewspierane, spotkali się, wymienili doświadczenia, nauczyli się czegoś od specjalistów, którzy no, są profesjonalistami od różnych spraw, które w tych projektach się pojawiały. W
2010 roku zaczęliśmy pracować nad książką Rzecz o dziedzictwie na wsi. Ta książka też już gdzieś tutaj krąży. I książka z jednej strony jest zapisem około 100 małych projektów zrealizowanych w całej Polsce, oczywiście w środowiskach wiejskich. Część tych projektów była wspierana przez nas kiedyś na jakimś etapie tego poprzedniego konkursu, ale to absolutnie nie było, my nie tak szukaliśmy tych projektów do opisania, tylko według pewnej idei, która tej książce przyświecała, a książka w naszym rozumieniu jest takim narzędziem, które z jednej strony ma inspirować nadal takie działania, a z drugiej strony też przekazywać pewną wiedzę zarówno o pracy metodą projektową, jak i o przepisach, źródłach finansowania. Także tym się teraz zajmujemy. Te konferencje, o których wspomniała Marta, których tak naprawdę głównym autorem jest Krystian Połomski, który tam siedzi. Spotykamy na tych konferencjach praktyków, czyli znowu w naszym języku działaczy małych organizacji, samorządowców, przedstawicieli instytucji takich jak Wojewódzki Konserwator Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, organizacje średniego szczebla wspierające projekty kulturalne, muzea regionalne, ale również zupełnie niezrzeszonych pasjonatów, tak? Oni dyskutują o tym, co i jak mogą robić lepiej. My w zasadzie tylko stwarzamy taką przestrzeń i warunki do tej dyskusji, tak widzimy swoją rolę bardziej ciągle jako wspomagających, tak, i stojących, nie powiem, że bardzo z boku, ale jednak dających bardzo dużą wolność w tym, czym się zajmują, tak, tym naszym partnerom. Staramy się jak najmniej narzucać. Marta, już skończyłam, czy jeszcze nie? Już prawie. Zobaczę, czy coś tu mam. Wracając do pytania, czy kultura może stymulować rozwój lokalny? Wydaje mi się, że już na to pytanie odpowiedziałam. Znaczy nie robilibyśmy tego wszystkiego jako Fundacja Wspomagania Wsi, gdybyśmy nie byli, nie powiem w 100, w 200% przekonani, że kultura ten rozwój stymuluje, tak? Że ona jest tym rozwojem. I to staramy się pokazywać wszystkim, dlatego że oczywiście na co dzień widzimy, że to przekonanie nie jest powszechnie podzielane, tak? Niestety nie jest powszechnie podzielane w samorządach lokalnych. I to na przykład jest jednym z celów, które sobie stawiamy, dotarcie z tą informacją przez pokazywanie przykładów, gdzie to dobrze zadziałało. Nie będę już nad tym się rozwodzić. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam wszystkich na witrynę wiejską. Jakoś tutaj zapomniałam zrobić taki slajd, ale witrynawiejska.pl. Tam jeden z czterech stałych działów to dziedzictwo kulturowe, gdzie można znaleźć bardzo dużo informacji o bardzo naprawdę różnych rzeczach, które się dzieją, jeśli chodzi o aktywność lokalną w dziedzinie kultury, ale również takich przydatnych informacji, jak coś chcemy zorganizować, zrobić, wyremontować, dowiedzieć się, podzielić się tym, co robimy sami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na pewno będzie szansa, żeby dopytać Justynę także o to, co mnie bardzo intryguje, czyli dlaczego ostatecznie jest tak, że Fundacja Wspomagania Wsi już tego programu nie realizuje. Może będzie szansa i przestrzeń, żeby się tego dowiedzieć. I ostatnie wystąpienie, zapraszamy pana Korneliusza Rupmana, dyrektora i członka zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, pasjonata i w pracy, i w życiu tematyki związanej z Europą Wschodnią, wieloletniego pracownika Fundacji Bertelsmana, a od września 2013 roku w Polsce dyrektora i członka zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już praktycznie wszyscy wszystko powiedzieli, a mi pozostaje teraz chyba w 3 minuty zakończyć tą przedpołudniową część programu, także postaram się
krótko Państwu przekazać trochę informacji na temat fundacji, na temat działalności fundacji w sferze kulturalnej. I oczywiście jestem tutaj jeszcze do dyspozycji, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, czy chcieliby ze mną bezpośrednio porozmawiać. Proszę Państwa, niedługo fundacja będzie obchodziła 25-lecie, dlatego że powstała w 1991 roku na podstawie umowy międzyrządowej rządu niemieckiego i polskiego na temat przekształcenia długu, który był gwarantowany przez rząd niemiecki, i w ten sposób fundacja stała się na początku lat 90. jedną z najważniejszych instytucji współpracy polsko-niemieckiej, dlatego że fundacja ta dysponowała jak na owe czasy gigantyczną ilością środków finansowych, bo to było praktycznie 500 000 000 marek, które były środkami wolnymi, to znaczy nie były ani uwarunkowane w budżecie i tak dalej, po prostu no, wykorzystaliśmy wtedy jako fundacja tą szansę. Wiele projektów polsko-niemieckich, jak na przykład Krzyżowa, to była inwestycja ze strony fundacji, ale do tej pory w różny sposób wsparliśmy około 15 000 projektów. Tworzyliśmy w ten sposób fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego i naszym głównym celem, zadaniem jest wspieranie inicjatyw polsko-niemieckich, które z jednej strony mają podnosić jakość relacji polsko-niemieckich. Państwu tutaj taki przykład, od już 17 lat organizujemy Dni Mediów i wręczamy nagrodę, polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską, która teraz po raz pierwszy otrzyma imię Tadeusza Mazowieckiego. Już rodzina pana Mazowieckiego wyraziła na to zgodę i w przyszłym roku, w tym roku będziemy te Dni Mediów organizowali w Pocztamie na początku maja, 9 maja. I przyznajemy rokrocznie tą nagrodę dziennikarzom polskim i niemieckim w różnych kategoriach i myślę, że się Państwo zgodzą, że w ten sposób przyczyniamy się w jakiś sposób do podnoszenia jakości tego dialogu polsko-niemieckiego. Staramy się również naszą działalność wypełniać pewne deficyty. Tutaj przykład mogę Państwu podać. Kilka miesięcy temu zostało otwarte Centrum Studiów Polonoznawczych w Halle i Wienie. Finansujemy to centrum, dlatego że w ostatnich latach wiele wiele reform przeprowadzonych w Niemczech doprowadziły do tego, że coraz mniej Slawistów jest, coraz mniej Polonistów jest, a w ogóle nie było do tej pory w Niemczech żadnego centrum studiów polonoznawczych, gdzie wszystkie te dziedziny czy zostałyby w jednym centrum umieszczone i mamy nadzieję, że w ten sposób w przyszłości będziemy mieli tutaj te, również będziemy mieli ekspertów od spraw polskich w Niemczech i staramy się w ten sposób coś zrobić w tym kierunku. Bo oczywiście popieramy przede wszystkim projekty polsko-niemieckie, to znaczy projekty wspólne, gdzie mamy instytucję polską i niemiecką, która tworzy własny projekt. To już jest pierwsza, można powiedzieć, pierwszy krok, pierwsza gwarancja tego, żeby od nas dostać poparcie na jakiś projekt, jeżeli to jest projekt, gdzie dwie instytucje, jedna polska, jedna niemiecka, czy dwie organizacje biorą udział. I oczywiście w ostatnich latach staramy się te wyzwania europejskie, w te relacje bilateralne polsko-niemieckie wprowadzić. Rozpoczęliśmy cykl dyskusji, rozmowy europejskie. Staramy się tutaj popierać szereg projektów
polsko-niemieckich na wschodzie Europy, na Ukrainie. Od 2 lat wysyłamy regularnie dziennikarzy polskich i niemieckich do Rosji. Wysyłamy ich tam w ramach programów stypendialnych na pewien okres czasu, żeby wspólnie mogli poznawać tą rzeczywistość rosyjską. Będziemy to samo w przyszłości robili z Ukrainą. Oczywiście nie zapominamy o Białorusi, czy obecnie decydujemy na temat projektu polsko-niemieckiego w Mołdawii. Także staramy się tę współpracę bilateralną polsko-niemiecką przenieść bardziej na wschód Europy, w związku z tym, że sytuacja się po prostu zmienia. Wspieramy również projekty edukacyjne, jak na przykład tutaj w Warszawie w zeszłym roku Noc w Galerii. Wykorzystujemy multimedia do prezentacji faktów historycznych, szczególnie żeby zainteresować tym młodzież. Promujemy język polski w Niemczech, jak i współpracujemy tutaj z zrzeszeniami nauczycieli języka niemieckiego w Polsce, jak i z zrzeszeniem nauczycieli języka polskiego w Niemczech, jak i popieramy również projekty artystyczne czy literackie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Berlinie w ostatnim roku. Bardzo aktywna księgarnia polska Buchbund, która stała się centrum kultury polskiej w Berlinie, przy oczywiście również naszym poparciu, jak i również tutaj w tej sali kilka tygodni temu debata na temat myśli europejskiej w historii Niemiec, w historii filozofii niemieckiej, żeby po prostu przyczynić się do przekazania pewnych informacji, które w dzisiejszych mediach, które są bardzo szybkie i które są skoncentrowane na aktualnościach, już raczej nie znajdują miejsca. No i oczywiście kultura. Kultura jest jednym z głównych obszarów działalności fundacji. Tak jak Państwo widzą tutaj, wydaliśmy w zeszłym roku na 174 projekty kulturalne prawie 4,5 miliona złotych. I mamy tutaj różne przykłady wspierania projektów kulturalnych. Tutaj to nie tylko zawsze są projekty polsko-niemieckie, ale jak widzicie Państwo, tutaj na targach lipskich nasz projekt Tranzyt, gdzie popieramy i promujemy literaturę z Polski, Ukrainy i Białorusi. W tym roku będziemy to na targach lipskich kontynuowali. Mamy programy stypendialne dla niemieckich pisarzy i tłumaczy literatury, które robimy wspólnie z Winią Decisza w Krakowie, jak i również z drugiej strony finansujemy pobyty polskich artystów w Berlinie. Ale to są nasze projekty tak zwane wewnętrzne, które sami zainicjowaliśmy, które sami kontynuujemy, ale mamy szereg przykładów współpracy, jak na przykład Parsifal w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Literacki Czas Poetów w Lublinie. Staramy się nie robić wszystkiego w Warszawie i w Berlinie, tylko również w innych rejonach Polski, jak i Niemiec. Ale mamy tutaj przykład kultury polskiej Polnmark w Greifswaldzie, czy Jazz Festival w Berlinie. I takie specjalistyczne rzeczy, jak koncert Kammerchor Augsburger Dom Singknaben tutaj w katedrze w Warszawie. Także to są przykłady działalności fundacji. Innym takim przykładem, który też będziemy kontynuowali, to jest nasz udział w karuzeli kultury, który tu ma dwa podłoże. Jedno to jest współpraca w dziedzinie kultury, drugie, że jest to jedyny festiwal, który się odbywa na granicy polsko-niemieckiej po obydwu stronach. Oczywiście są inne festiwale, ale tutaj to jest taki przykład
bardziej takiej kultury popularnej i również wydźwięku medialnego, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy tutaj bardzo interesujące rozmowy pań na poziomie VIP-ów i tutaj taki przykład, zdjęcie, gdzie przyczyniło się udział właśnie pani Szat, pani Komorowskiej, jak i pani Wałęsowej, że media przyjęły to jako wydarzenie polityczne. Myślę, że jest to również bardzo dobry przykład, jak zmieniają się stosunki polsko-niemieckie, bo moim tematem było, czy kultura wpływa na zmianę, na przemiany społeczne. To tutaj mamy również bardzo dobry przykład analizy naukowej, jak zmieniło się wzajemne postrzeganie Polski w Niemczech, jak i Niemiec w Polsce. Ja sam brałem jeszcze jako pracownik Fundacji Bertelsmanna w takich badaniach, które w zeszłym roku przeprowadziliśmy, jak Niemcy postrzegają Polskę i Rosję. I wniosek, jaki się dla mnie z tego wysnuwa, to jest to, że najważniejsze we wzajemnym postrzeganiu mają osobiste kontakty. Dlatego, że w ciągu ostatnich 10 lat największe przemiany, jakie zaszły w Niemczech w postrzeganiu Polski, zaszły w Niemczech Wschodnich. Szczególnie w tych regionach nadgranicznych, gdzie 10 lat temu spojrzenie na Polskę było bardzo negatywne, a w ostatnich latach, szczególnie po wprowadzeniu Schengen i przy możliwości codziennego przejeżdżania granicy kilkukrotnie i projektach czy inicjatywach, które mają obecnie miejsce w regionie nadgranicznym, to obraz Polski w Niemczech najbardziej zmienił się właśnie w tych rejonach nadgranicznych. Dlatego my jako fundacja będziemy te projekty nadal popierać i taka impreza jak Festiwal Kultury w Świnoujściu i po drugiej stronie w Heringsdorf, Albeck i tak dalej, są najlepszym sposobem, żeby relacje polsko-niemieckie w praktyczny sposób w tych rejonach nadgranicznych popierać. Dziękuję Państwu, bardzo cieszę się, że tak licznie tutaj bierzemy udział w tej konferencji i mam nadzieję, że mimo to, że czas wykorzystałem w 110%, to były to dla Państwa ważne informacje i jestem tutaj do dyspozycji, jeżeli są pytania i inne komentarze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie i taki zaczyn do refleksji nad rzeczywiście wielkimi zmianami, których może dokonywać.